to, co się dzieje na placu, widzi i słyszy pani Lidia, której dom znajduje się w odległości zaledwie 50 metrów od zakładu. Tu się po prostu nie da żyć, nie da się mieszkać. Bez przerwy jest hałas od godziny 6 rano do godziny 22. Z pracą zakładu kobieta wiąże popękany strop i płytki w domu. Także w przeładunku złomu upatruje przyczynę osadzającego się na dachach, ścianach i parapetach trudnego do zmycia pyłu. Na firmę narzekają także inni mieszkańcy pustyni. Ja na wszystkich spotkaniach, zebraniach brzęczę, krzyczę, wołam, że drgania są strasznie duże. Dowodem tego jest pęknięcie w dwóch miejscach mojej instalacji gazowej. Jak przyjeżdża tir, który waży 40-30 ton, podnosi złom na wysokość 12-10 metrów i spuszcza to na dół, ja odczuwam to, nawet mi dzwonią szklanki w domu. Mieszkańcy nie rozumieją, dlaczego nikt z nimi nie konsultował pozwolenia na działalność w środku wsi. Czy była robiona konsultacja? Starosta Dębicki wydał dla firmy Metkom zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na transport odpadów. Przy tych zezwoleniach nie są wymagane konsultacje. 10 lat temu prawo tego nie wymagało, a teraz jest inaczej. Dlatego mieszkańcy domagają się, by przygotować raport oddziaływania firmy na środowisko. Chcą też, by powstały chroniące sąsiadów ekrany akustyczne. Myśmy mieli, pani redaktor, kilkakrotnie kontrolę. I ta kontrola ostatnia, nie przekroczyliśmy dopuszczalnej tego emisji, tego hałasu. Mieszkańcy twierdzą jednak, że wyniki badań są korzystne, bo każda kontrola w zgodzie z prawem w zakładzie musi być zapowiadana. Chcą też wyjaśnić, dlaczego na placu firmy dochodzi do pożarów, hałd odpadów stalowych. Były tylko dwa przy przywiezieniu tych wiórów w to miejsce. Czyli w czerwcu bardzo tego roku. W krótkim odcinku w czerwcu czasu. Tego roku. Tego roku 7 i 20. Panie wójcie, ile było takich samozapłonów, o których pan wie? Średnio rocznie przez ostatni okres można powiedzieć, że szacunkowo oczywiście około 4 na rok są zgłoszenia mieszkańców. W związku z pożarami w firmie trwa już kontrola Starostwa Powiatowego w Dębicy. Kolejną, kompleksową, zapowiedział Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Od jej wyników będzie zależało to, czy i co zakład będzie musiał zmienić w swojej działalności.